Panie wójcie, ostatnie dni przyniosły bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży, ale również dla samorządu. Dofinansowanie, które w znaczny sposób poprawi budżet i pozwoli zrealizować ważne inwestycje. Tak jest. Jeżeli chodzi o, zwłaszcza w tej chwili, Fundusz Inwestycji Strategicznych, o którym rozmawiamy, Polski Ład, środki z tego programu. W przypadku naszej gminy, gminy wiejskiej, 7 ponad milionów, które zostało nam przyznane, to jest gigantyczne tak naprawdę wsparcie dla naszego samorządu i możliwość realizacji rzeczywiście wielu inwestycji dla mieszkańców z bardzo różnych obszarów, w bardzo różnych kierunkach. I oczywiście te inwestycje wpisujemy w tej chwili w plany budżetowe na rok 2022 i będziemy je realizować. To powiedzmy zatem, na co te 7 milionów zostanie przeznaczone? No, całe 7 milionów jest podzielone mniej więcej na trzy równe części. Jeśli chodzi o pierwszy obszar zagadnień, inwestycji, to dotyczy on inwestycji w budowę dróg. Tutaj mówimy o Brudzeniu Dużym. Dwóch dróg bardzo istotnych z punktu widzenia funkcjonowania samej miejscowości. Ulica Szkolna i Witosa, jak sama nazwa mówi, dotyczy to doprowadzenia drogi do naszej szkoły podstawowej. Od strony zaplecza do apteki, do masarni, gdzie przejeżdża bardzo wielu mieszkańców. To będzie taka duża inwestycja. Także wykonanie drogi w miejscowościach Żerniki i Robertowo, łącznik asfaltowy o długości 1000 metrów. Drugi obszar inwestycji, który planujemy zrealizować również przy wsparciu Polskiego Ładu, to jest kwestia budowy dwóch boisk dla dzieci i dla młodzieży przy placówkach szkolnych w miejscowości Siecień i Wsikórz. Będą to pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej ze sztuczną nawierzchnią, ale wielofunkcyjne, czyli również z oprzyrządowaniem do gry w koszykówkę i piłkę siatkową. I trzeci obszar inwestycji dotyczy już bardziej kwestii wodociągów i kanalizacji. Tutaj mamy w planach realizację polegającą na budowie zbiornika dla wody uzdatnione w miejscowości Karwosieki Cholewice. Od wielu lat w zasadzie to planujemy, no ale w tej chwili zdobyliśmy te środki, więc będziemy tą inwestycję wykonywać, a także również obszar sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i również no, pewien odcinek drogowej w miejscowości Brudzeń, ulica Wrzosowa. Polski Ład, dofinansowanie z tego programu to nie jedyne chyba dofinansowanie, jakie gmina w ostatnim czasie otrzymała i środki, które będzie mogła rozdysponować na inwestycje. Nie, oczywiście, że wcześniej otrzymaliśmy, udało nam się pozyskać środki z programów rządowych już w ubiegłym roku. 2 miliony złotych na inwestycje, stacja uzdatniania wody w Brudzeniu, ale również skutecznie aplikujemy o środki unijne. Tutaj z programu rozwoju obszarów wiejskich także 2-milionowe wsparcie dla tej samej inwestycji. Także no, duże środki pozyskało nam się udało ostatnio na zakup sprzętu samochodowego dla ochotniczych straży pożarnych. Tutaj to jest obszar Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków ministerialnych i środków pochodzących z samorządu województwa mazowieckiego, co też trzeba wyraźnie podkreślić. No i oczywiście na pomniejsze środki z samorządu województwa mazowieckiego, ale też bardzo ważne, które polegają przede wszystkim na możliwości wsparcia poprzez MIASy, Mazowiecki Instrument Wspierania Sołectw dla konkretnych wsi, miejscowości. Z tego obszaru budujemy przystanki autobusowe, budujemy nowe punkty oświetleniowe, budujemy place zabaw dla dzieci i dla młodzieży, miejsca rekreacji. Także wszystkie te obszary są dla nas równie istotne.
Panie wójcie, wspomniał pan, że z programu Polski Ład gmina otrzymała 7 milionów. Za chwilę rozpocznie się kolejna edycja tego programu. Będzie można ubiegać się o kolejne środki na inne inwestycje. Czy gmina również tutaj zamierza aplikować? Oczywiście, no, tam gdzie będą możliwości skorzystania z dofinansowania zewnętrznego, czy to na inwestycje, czy to na miejskie, na miękkie projekty, miękkie działania, zawsze staramy się korzystać i inaczej będzie w tym przypadku. Także no, nasze potrzeby bez względu na to, że pewne inwestycje w tej chwili realizujemy, kolejne już w tej chwili w niedługim czasie będziemy realizować, to w planach mamy cały szereg jeszcze kolejnych działań. No tak, żeby rzeczywiście na terenie naszej gminy mieszkańcom żyło się coraz lepiej.